Jesteśmy w bałaganie? O to ci chodziło? Jesteśmy w piekle. Halo, jesteś tam? Ludzie! Jezus, czy nikt tego nie widzi, że ona tam leży? Może pomóżcie mi! Dobra, cholera, co się stało? Ja nie wiem, po prostu ja powiedziałam, że jestem w piekle. Ona, bum, zemdlała. Klara? Klara? Coś się stało tu. Miałam dziwny sen, że powiedziałeś, że jesteśmy w piekle. Klara, dobrze się czujesz? Bo tak widzisz, to nie był sen. Say what? Owszem. Przepraszam, w piekle. Po pierwsze, byłam dobra za życia, jeśli jeszcze ja żyję, a wy mi robicie żarty. A po drugie... Do cholery, w ogóle jak ja zginęłam, ty mi powiedz. Ty zginęłaś, bo... O Jezus, demon cię opętał, nie wiem jeszcze jaki, no rozumiesz. Ogólnie to musisz chodzić do szkoły i bla, bla, bla. Nic tego nie rozumiem. Musimy poprawić twój image, chodź. Ej! To wy sobie poprawiajcie. Ja podpieram ściany. Więc tak, żeby wszyscy pamiętali, jestem Kalifer. A ja nie żaden Azander, tylko Azak. Przepraszam bardzo. Ała, kurde mać, to w całej kolei idziemy sprzątać. Ty też? No nie, no. Słyszałam, że tamten Arion nazywa się Aleksandra. To znaczy Anastazja. Wybacz. Spoko. Ja mam na imię Aleksandra, ale nie, niech sobie mnie nazywa jak chce. Także to papa. Dlaczego ogólnie tutaj tak brudno, bo to piekło, rozumiesz? A nie powinno być tutaj bardziej czarno, czerwono, ciemno, a nie tak różowiutko i jak w niebie? Też się zdziwiłam, jak tu przyszłam, ale jednak piekło nie jest takie, jak go rysują. Nie jest tutaj tak źle, ale się przyzwyczaicie, ale musisz być trochę wredna bardziej. Chodź, poprawimy twój image. Ej! Pierwsze... To słodziutkie coś zdejmujemy.